Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod nazwą Jak Wikipedia zmienia świat? Dzisiaj ponownie spotkałem się z najbardziej wikipedyjnym z wikipedystów, z, na, 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 czyli z Piotrem Gackowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, tutaj Piotr Gackowski. Ty jesteś bardzo doświadczonym wikipedystą. No i myślę, że temat, który dzisiaj poruszymy, to każdy wikipedysta, który już ma jakieś doświadczenie, mógłby omówić, ale z Twoich ust będzie to może brzmiało wiarygodnie, może poprawisz parę błędów, które ja tutaj przekażę. No i właśnie pierwsza, pierwsza taka rzecz, mamy tutaj napisane coś takiego. Tworzenie Wikipedii to proces, który na demokratycznych zasadach współtworza miliony osób. Tak, to jest idea hasła w miejscach, w których ja tworzę hasła. Czyli, na przykład, hasła okrętowe. Zazwyczaj jest tak, że tworzy, szkielet hasła tworzy jedna osoba, bo już jest na tyle doświadczona, że, nie wiem, tam, infobox, czyli tę tabelkę po prawej stronie, potrafi bardzo dobrze wypełnić, ułożyć strukturę hasła, czyli, nie wiem, tam dane techniczne i, i, i coś tam jeszcze. Po czym. Zazwyczaj jest tak, że przychodzi jakiś fan i dodaje jakieś informacje. Więc nigdy ten pierwotny autor nie jest właścicielem hasła. To jest to jest istotne, bo już od samego początku od samego początku, jak się tworzy Wikipedię, to wiadomo, że to, co stworzysz, będzie zmienione. Założenie jest od samego początku, że będzie zmienione. Więc nie można bronić, że to jest moja wersja hasła i ona jest słuszna ale też jest tak, że przychodzą kolejni ludzie i coś dodają. Więc ten demokratyzm szczególnie przy niekontrowersyjnych hasłach to zazwyczaj jest po prostu dodawanie jakichś kolejnych faktów do, do tak jak w przypadku jakiegoś okrętu. Na przykład po prostu dodajemy, ej, ale on jeszcze tam pływał gdzieś i na jakieś ćwiczenia chodził i, i coś w tym stylu. Natomiast jeżeli chodzi o hasła kontrowersyjne i tutaj Typowy jest przykład aborcji. Jeżeli patrzymy na aborcję, to możemy patrzeć na aborcję z kilku punktów. Możemy patrzeć z punktu widzenia prawnego, możemy patrzeć z punktu widzenia historycznego, z kwestii wiary, i jeżeli jakiej wiary, to nie wiem, tam, żydowskiej, czy chrześcijańskiej, czy muzułmańskiej jest, jest wiele punktów, z których można, można patrzeć, i to hasło. Nie, nie można jego napisać z jednego punktu widzenia. Na przykład z punktu widzenia Polaka, chrześcijanina, e, który przestrzega obecnie prawa, ale też zazwyczaj to się robi tak, że, nie wiem, aborcja w świetle prawa. Hmm. Powstaje takie hasło aborcja puchnie, 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 po czym ktoś decyduje demokratycznie, ale nadal ktoś decyduje. Dobra, mamy trzy czwarte hasła zajmuje aborcja w religii. Weźmy tą główną część, wydzielmy ją do osobnego hasła. Tam zostawmy tylko taki nagłówek, że ogólne pojęcia są takie, a jak chcecie zobaczyć, to, to pójdźcie sobie dalej. Dla, dlaczego hasła puchną? Bo wyobraźcie sobie, że wchodzicie na stronę i to jest 100 stron A4 do przeczytania. To już e, po pierwsze na telefonie może być czasem problem, żeby załadować e, dość duże hasło, a po drugie no, siedzicie i to wam się nudzi i tak dalej. Ale czasem chcecie, hej, ale no, ja bym chciał wiedzieć jednak nie. Mam w szkole podstawowej, mam jakąś, no nie wiem czy w szkole podstawowej, ale średniej mam jakieś takie napisać, jak to wygląda z różnych punktów widzenia. No to usiądę i, i będę mógł to będę mógł z tego korzystać. Więc e, ten proces demokratyczny czasem jest robiony tak za pomocą jakichś walki, że ty chcesz tak, ja chcę tak, ale, ale w międzyczasie ja podam na przykład źródła, a ty nie masz źródeł. Jest, jest dość dużo, szczególnie w takich e, krytycznych hasłach, które będą powodowały nieporozumienia, które są już od samego początku wiadomo, że, że są drażliwe. To tam jest bardzo mocno, kładzie się nacisk na to, żeby były źródła. No, ja rozumiem, ale to, to, o czym mówisz, to ja tak słucham, słucham i szukam, gdzie ta demokracja jest. I od samego początku mówisz, że ktoś robi hasło. To, gdzie to, to, to nie wybiera się tej osoby, która to robi, to hasło, tylko ona sama się po prostu tak. zgłasza i sama sobie robi po prostu, bo, bo ma ochotę na to, prawda? Tak. Tu nie ma demokracji. Potem y, y, podaje treść tego hasła, wymyśla strukturę. I co, odbywa się głosowanie? Nie odbywa się głosowanie, po prostu to hasło sobie wisi. Dalej mówisz, że są spory i ludzie, jedni mają takie poglądy, inni takie. No może dostęp jest trochę demokratyczny, bo niby każdy ma dostęp. Pewnie jest ograniczony też do tego, kto ma dostęp do internetu, na przykład, prawda? Tak. Czy w ogóle kto ma takie potrzeby, żeby, żeby taką wiedzą się dzielić? ale no już powiedzmy, że tutaj w dostępie do Wikipedii trochę demokracji można zobaczyć, natomiast dalej znowu nie ma tej demokracji, no bo, bo jak są spory, to wcale nie są rozpatrywane na zasadzie dobra, to głosujemy, prawda? I kto, kto ma więcej głosów, to wygrywa. Tutaj ujawniają się pewne niedoskonałości rzeczywistości, czyli na przykład rozmawiamy przez internet i kiedyś na Wikipedii robiono głosowania, Uczciwie, faktycznie, jeżeli na przykład były decyzje dotyczące, czy dane hasło zachować na Wikipedii, były głosowania i po prostu robiono liczbę głosów za, liczbę głosów przeciw i z prostej matematyki dokonywano wyboru. No dobrze, a ilu było uprawnionych wobec tego? Ludzie to jednak nie są mili ludzie czasem i tworzyli wiele kont. Z których każde, jakby po pewnym czasie, zdobywało uprawnienia do tego, żeby, żeby uczestniczyć w tych głosowaniach. Więc tak naprawdę jeden człowiek głosował z pięciu kąt. I to był powód, dla którego zmieniono podejście właśnie z takiego głosowania na, na konsensus, na dyskusję z argumentami, gdzie faktycznie na samym końcu jakiś administrator podejmuje decyzję, czy usunąć to hasło, czy. Czy zostawić, natomiast on bazuje na, na rozmowie. I tam bardzo często są sytuacje takie, w których hasło jest encyklopedyczne. Czyli uznajemy, że powinno być na Wikipedii. Natomiast obecny stan hasła, nie wiem, nie ma źródeł. Wyobraźmy sobie króla, który żył przez 70 lat, ale w hasle jest opisane tylko jakieś jedno morderstwo, w którym on, nie wiem, tam zlecił jakieś morderstwo i to jest wszystko. Jakby jeden dzień z życia tego króla jest całą treścią tego hasła. Jakby proporcje, kim był ten człowiek, a co opisano, są kompletnie zaburzone. I e, więc w takim, w takim momencie czasem jednak lepiej jest skasować to hasło, bo ono obecnie, e, jasne, można powiedzieć: hej, to czemu tego nie naprawicie? Spoko, ale po pierwsze, ja nie lubię pisać o jakichś królach, bo to nie jest moja, moja specjalizacja. A po drugie, jest też tak, że takich haseł jest na przykład 200 w ciągu miesiąca. I kto ma te 200 haseł z bardzo różnych dziedzin, z bardzo różnej tematyki? Kto, kto ma to pisać? Mówisz usunąć, a tak naprawdę ono nie jest usuwane, tylko jest przesuwane gdzieś do brudnopisu autora, tak. na przykład. E, może, być, może być przesuwane do brudnopisu autora, i autor wtedy ma możliwość e, poprawienia go. Czasem. Tak, czasem, czasem się to zdarza, bo po prostu. Jest tak, że jednak chcemy mieć na, na Wikipedii ten mamy edytor wizualny, więc, który moim dla mnie bardzo mocno przypomina edytor Google Doców albo Worda. Tak, tak jakby każdy, kto pisze jakieś dokumenty, nie powinien mieć problemów na takim podstawowym poziomie z obsługą edytora wizualnego pogrubienia, zrobienia linków, czegoś takiego, to, to, to uważam, że, 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 jest... Nawet tabele łatwo zrobić i, 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 chyba łatwo dosyć zrobić przypisy. Powiem zupełnie szczerze, powiem tak. Tabele robione na Wikipedii to jest coś, czego się bo, boją ta, tacy weterani jak ja. Więc e, zrobienie tabelki zwykle jest nietrywialne, chociaż faktycznie prosta tabelka, czy nie wiem, nagłówek i dwie czy trzy kolumny i tam ileś wierszy, to, to nie jest problem i faktycznie w to też da yy, radę zrobić. Problemy się pojawiają, gdy na przykład chcemy mieć jakieś łączenie pól yy, wewnątrz albo kolorowanie albo jakieś rozwijane sekcje albo jakieś inne cuda. No powiem szczerze, że yy, 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 yy wtedy to już budzi mój niepokój, <laughs> jako też informatyka, ponieważ to jest jedna z tych rzeczy, które nawet weteranów powodują, że czasem bledną. No bo to, to trzeba wtedy w kodzie, prawda? Tak. Trzeba wiedzieć, jaki kod zastosować. Tak, natomiast to um, taka sytuacja dla zwykłego, początkującego użytkownika jest bardzo rzadka, a, więc tu. Jakby, żeby mieć ten problem, trzeba by się bardzo mocno nastarać i być w bardzo specyficznych miejscach, nie wiem, takich mocno tabelkowych, czy nie wiem, hasła chemiczne, gdzie tam dość dużo jakichś danych jest właśnie podawanych w formie tabelkowej. Ale jeżeli to jest prosta tabelka, dwie kolumny, no to, to nie ma problemu. No to zdecydowanie łatwiej ją zrobić chyba w tym wizualnym. Ja zresztą tak. zawsze zaczynam wizualnym, a potem, jak potrzebuję coś pokolorować, no to można przejść do edytora tekstowego i wtedy tam pozmieniać. Ale. Dużo tematów poruszyliśmy. Ja bym chciał, bo ty jesteś administratorem, masz takie spojrzenie od wewnątrz od wielu lat. Już to nie jest tak, że, że ty sobie możesz teraz wyjść z tej bańki i spojrzeć tak. z zewnątrz. Więc chciałbym troszeczkę uporządkować to, o czym będziemy mówić. Czyli no, powiedzieliśmy, że. No, taka definicja mówi o tym, że jest demokratyczna, ale tak naprawdę to chyba nie za bardzo to jest demokracja, bo konsensus to wcale nie jest demokratyczna forma. Poza tym, tak jak mówiliśmy, nie mamy tutaj no, grona, które podejmuje tą decyzję, bo nie są to sami administratorzy, prawda? To, to mogą być redaktorzy, to mogą być również nawet, nawet zwykły jest... użytkownik ma głos w tej dyskusji. To nie jest tak, że zabrania się głosu ludziom, którzy no, są anonimowi i nawet to znaczy z IP, z adresu IP. Można też, też dyskutować, też podjąć dyskusję, prawda, i przedstawić argumenty. Jeśli te argumenty trafią do przekonania innych osób, no to wtedy jak najbardziej może to zostać uznane. Więc tak naprawdę to, ta demokracja to gdzieś tutaj, no, czai się, ale tak, tak wyraźnie jej nie ma i to, to wydaje mi się bardzo ciekawe, dlatego że, no, demokracja, jak ktoś powiedział, jest najgorszym z systemów możliwych, ale nic lepszego nie wymyślono. A tutaj właśnie wydaje mi się, że coś lepszego jest wymyślane, chociaż nie ma to jeszcze takiego jasnego określenia. No dobrze, ale żeby, żeby Wikipedia mogła funkcjonować, no to jednak musi być jakaś hierarchia, prawda, musi być jakiś wymyślony, musi być pomysł na to, no jak, jak nią zarządzać, prawda? No bo na początku to był chaos, tak jak, tak jak wiadomo, prawda? Więc każdy robił, co, co na co miał ochotę. i... Czy ty pamiętasz, czy, czy śledziłeś tą historię jak się wyłaniali, wyłaniały różne role w Wikipedii, że najpierw, nie wiem, był, był administrator od razu, czy jak to wyglądało? Na, na samym początku, czyli tam na samym, samym początku jeszcze mnie nie było, ale tak jak czytałem, to bardziej było, każdy mógł edytować. Natomiast nie pamiętam sobie, kto był pierwszym administratorem, aż tak daleko nie sięgam. Natomiast po powiedzmy pół roku, gdy grupa edytorów, to byli, nie wiem, 20-30 osób i w polskiej Wikipedii. Tak, polski, mówimy tu o polskiej Wikipedii. Każdy się w miarę znał. Z jakoś z edycji czy czasem wreszcie po prostu, bo to byli znajomi, znajomych, jak, jak ten projekt kompletnie nie był znany, i jeszcze nawet nie był na serwerach fundacji, tylko jeszcze faktycznie tam u, u kogoś, u założyciela w ja, tak, w tym w, w, szafie. w szafie, na buty, czy coś w tym stylu bo stał serwer, i po prostu na prywatnym serwerze to stało, to głosy decyzje dotyczące projektu. Były dokonywane na liście mailingowej. Po prostu ludzie za pomocą e-maili, to był jakby wtedy, listy dyskusyjne były, były czymś, co, czego się używano na co dzień, więc była po prostu propozycja: hej, uważam, że ten użytkownik jest sensowny, czy możemy mu nadać uprawnienia? I tam albo ktoś, ktoś mówił, że nie, ktoś mówił, że tak, i, i w taki sposób podejmowano decyzję. No bo już wtedy się pojawiały pewnie jakieś wandalizmy, chociaż pewnie mało. Ich. Przypuszczam, że, czy dużo. To, e, to zależy od skali, bo jeżeli chodzi o wandalizm, zawsze jest ta różnica. Potrafią być hasła wandalizowane zdumiewające. Na przykład Ogar 200. To jest taki polski motorower, który ja kiedyś to hasło obserwowałem dość długi czas i Motorowery w Polsce mają ustaloną ustawowo prędkość konstrukcyjną, nie pamiętam, jak to była, powiedzmy 49 km na godzinę. I one nie mogą szybciej jechać, bo ustawowo jest, jest zakaz. Żeby być motorowerem, musisz mieć prędkość maksymalną 49 km na godzinę. Ale jak ktoś kiedyś z górki z wiatrem na żaglach pojechał i wskazówka mu pokazała 60 km na godzinę, no to uważa, że Ogar 200 może jechać do 60 km na godzinę, więc będzie przyłaził na hasło Ogar 200 i będzie wprowadzał w infoboksie prędkość maksymalną 60 km na godzinę. No i raz można to cofać, drugi raz można to cofać, trzeci raz można to cofać. Aż w końcu jest decyzja, dobrze, ale to my za, zablokujmy to hasło do edytowania przez e, osoby niezalogowane. No już, bo, bo ja nie chcę kolejny raz włazić na to hasło i, i, i cofać edycji użytkowników, którzy, e, którzy to zmieniają. Więc wracając do tych początków w Wikipedii, najpierw była lista dyskusyjna, ale jak. Liczba aktywnych edytorów przekroczyła taką, że już się ludzie nie znali. Że już było tego znacznie więcej na tyle, że potrzebowano jakiejś takiej struktury. bo to już nie było grupka znajomych, którzy każdy sobie ufa, tylko nie wiem, tak jak macie nawet większą rodzinę, powiedzmy, nie wiem, to jest 30 osób, każdy się zna i jakiś takich, oczywiście w takim idealnym świecie. Może nie każdy się lubi, ale, ale ludzie w miarę sobie ufają i nie wiem, dam ci klucze do mieszkania, jeżeli będziesz potrzebował, czy coś w tym stylu. Natomiast jak liczba przekroczy 100 osób, no to ja już tego człowieka, może nawet po imieniu go kojarzę, ale już nie, nie, jakby nie mam już takiego zaufania do każdego, żeby dać klucze do mieszkania. Więc w tym momencie podjęto bardzo wtedy. Kontrowersyjną decyzję. Z dzisiejszego punktu widzenia, jakby w ogóle nie ma żadnej dyskusji. To było, każdy to uważa jako kamień węgielny i nikt z tym nie, nie, nie dyskutuje, czyli stworzenie głosowań nad uprawnieniami administratorów. I żeby żeby otrzymać uprawnienia administratora, pos, poza tym, że tam trzeba mieć, nie wiem, konto od trzech miesięcy i chyba 1500 edycji, i coś, jakby są punkty regulaminowe, które odsiewają kompletnych ludzi z czapy, którzy, nie wiem, wczoraj założyli konto i chcą, dzisiaj już chcą, dzisiaj e, już chcą rządzić Wikipedią, więc e, są punkty w regulaminie, które po prostu bronią przed tym, żeby. Takie głosowania po prostu zamykać od ręki i człowiek nie spełnia wymogów regulaminowych. No bo sporo tych wandali też próbuje w ten sposób tak. przeniknąć do grupy administratorów, żeby mieć większy tak. wpływ. Wandale potrafią być zaskakująco wytrzymali, i tu mówimy o ludziach, którzy przez 5-10 lat próbują niszczyć Wikipedię. Więc to nie jest, to są ludzie, którzy w ekstremalnych sytuacjach, na przykład codziennie kupują kartę SIM, bo jak zablokujemy jeden adres, czy tam są dynamiczne adresy, czy różnego rodzaju informatyczne wyzwania, żeby zablokować takich ludzi, no to oni będą kupować codziennie nową kartę SIM, żeby. Żeby z nowych adresów, z nowych kombinacji próbować wandalizować. Codziennie będą zakładali nowe konta, na przykład założą dziś, ale to konto będą używać za rok, czy coś takiego. Jakby nie chcę zdradzać wszystkich tych metod, natomiast najprostsze wandalizmy są takie. Zyzion siedzi na lekcji informatyki, ma dostęp do komputera, siedzi w podstawówce. Pani pod koniec lekcji pozwoliła, dobrze, zostało 15 minut, weźcie sobie po po, po, po po internecie. No i oni wchodzą na internet, wchodzą na Wikipedię i dodają do hasła Warszawa, że tu mieszka wspaniały informatek zizio i zapisane. No i to są, to są takie typowe proste wandalizmy, które e, zaskakująco często występują w godzinach pracy szkół. <grym> I które są po prostu rozwiązywane często w 15-20 sekund, e, taka edycja jest e, cofana. Natomiast są wandalizmy trochę trudniejsze, bo dajmy na to. O, administrator może zablokować dane hasło, że niezalogowani użytkownicy nie mogą go edytować. I tak jak. W przypadku takich, nie wiem, Warszawa czy coś takiego, zazwyczaj te hasła nie są, ale część haseł, których wandalizmy pojawiały się po prostu tak wiele, nie wiem, mówimy to o 10 razy w ciągu dnia, bo ktoś się uparł i po prostu z różnych kąt wandalizował, no to takie hasła są blokowane, nie wiem, na tydzień, aż, aż przejdzie fala zainteresowania. I to potrafią być na przykład hasła... EKS Łódź, Widzew Łódź, Legia Warszawa, Arka Gdynia e, i różne, różne kibicowskie rzeczy są tam dopisywane. Albo większość polskich raperów, wtedy i tam wszyscy inni, na jakiś czas są blokowani, bo gdzieś tam jeden raper z drugim się pokłócił i już jego fani po internecie łażą i wpisują, jaki on tam jest i, i co... I kim jego matka jest. Więc, więc są takie sytuacje, w których administratorzy muszą to blokować. Więc... Znaczy, ale blokować tylko dla niezarejestrowanych użytkowników najczęściej, prawda? Przygniatającej większości tak. Bo zazwyczaj po prostu ludzie, którzy chcą to zwandalizować, są to ludzie, którzy nie, nie mają doświadczenia i ten... bardzo rzadko nie wiem, raz na rok. Są takie sytuacje, w których się blokuje tylko dla administratorów, ale to zazwyczaj jest tak, że wynikła wojna edycyjna, czyli dwóch zwykłych użytkowników, którzy już są doświadczeni. Jak mówiliśmy o tym demokratycznym systemie, który może nie działa, ale ale nie, nie mamy nic lepszego, no to czasem jest takie już taka wojna pomiędzy kilkoma użytkownikami, która doprowadziła do tego, że Dane hasło musi być zablokowane do poziomu administratora, żeby administratorzy mogli zdecydować, która wersja powinna być przywrócona, bo tu mówimy o sytuacji, w której ja przygotowuję wersję A, ty przygotowujesz wersję B. Po czym w ciągu minuty, ja przywracam A, ty przywracasz B, ja przywracam A, ale zmieniam trochę rzeczy, ty przywracasz B, ale skasowałeś połowę hasła, i w pewnym momencie trzeba prześledzić 20-30 edycji, żeby się, hej, gdzie to się w ogóle wszystko zaczęło, przywróćmy najpierw jakąś wersję, a później ustalmy, co, co, co ma się dziać. Więc są sytuacje, w których hasło się blokuje tylko dla administratorów, natomiast to już jest. Ja w swojej historii może ze dwa, trzy razy coś takiego zablokowałem. Potrafią być też takie sytuacje, w których, dajmy na to, umiera Elżbieta II i wszyscy z internetu się zbiegają i zmieniają to hasło, tylko że żaden z nich bardzo często nie potrafi tego zmienić albo dodają informację, że ciało królowej zostało przewiezione z jednego miasta do drugiego w... Mercedesie, a nie w brytyjskim samochodzie i jak to jest możliwe, że ciało brytyjskiego monarchy nie jest przewożone brytyjskim samochodem, tylko niemieckim. No i można sobie zadawać pytanie, ale raczej z punktu widzenia, nie wiem tam, ile lat ta Elżbieta żyła, no to raczej taka informacja nie jest na tyle kluczowa, żeby była w jej życiu Rysie, prawda? Więc to też um, w pewnym momencie szczególnie właśnie przyświeca. Nawet jeśli są źródła na te informacje. Nawet jeśli są źródła i jest to opisywane w iluś tam w dziennikach i tak dalej, no to e, to jest taka informacja, która, którą można raczej sobie darować. W książkach o tych nie będą, e, nie będą pisać. No, można ewentualnie o haśle, w haśle o pogrzebach dostojników albo monarchów europejskich. Nadal uważam, że to jest tak, tak jakby skrajna informacja, że może ten. Więc wracając jeszcze na chwilę do tej procedury. To może samochody używane podczas ceremonii pogrzebowej, takie hasło może być. No to już, już bardzo się starasz, żeby gdzieś to upchnąć, ale, ale nadal jest, to nawet nie było podczas ceremonii pogrzebowej, tylko przewożenie z jednego miasta do drugiego, bo ona chyba w Szkocji zmarła i jakoś trzeba było przez, przez cały kraj ją przewieźć. Okej, okay, ale wracając jeszcze na chwilę do tego e, procedury wyboru administratorów. Na samym początku grupa znajomych i przybusz, tutaj przypuszczam, nie mam zielonego pojęcia, po prostu dwójka założycieli komuś tam dała e, te uprawnienia. Później to było na liście dyskusyjnej, później wprowadzono bardzo dużą zmianę, która część ludzi bardzo mocno irytowała, czyli wprowadzono regulamin głosowania na administratorów, który moim zdaniem jest bardzo żeby zdać trzeba mieć ponad 75% głosów za. Czyli to oznacza, że jakby mandat ze strony społeczności jest bardzo duży. A tak ale A... tych głosów może być y, tysiąca może być też 15. Aż, 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 aż tysiąc nie? i tylko 15 też nie widziałem. Zazwyczaj z tego co kojarzę to jest jakieś od 60 do 100. Nie pamiętam jakie są regulaminowe wymogi. A kto głosuje? Wszyscy czy administratorzy? Wszyscy, którzy ch chyba wszyscy, którzy mają powyżej, nie pamiętam czy to jest powyżej 100 czy powyżej 500 edycji. A jakieś widełki są. Mhm. Tak, czyli powyżej jakiegoś progu trzeba mieć edycji. To wprowadzono właśnie po to, żeby ktoś sobie nie założył 10 kąt i nie, nie zagłosował na przykład na nie, no bo 10 głosów na nie powoduje, że tam znacznie większa liczba musi być na tak, i przy 10 głosach na nie, no to już by było ciężko dostać pozytywną decyzję. Więc jest tak, że ten limit został właśnie z tego powodu, żeby, żeby ludzie nie grali z systemem. Więc 75% musi być na tak. Są lim, limity, od których po prostu trzeba mieć powyżej edycji, liczby edycji, żeby głosować i zadaje się administratorom pytania, bo czasem, czas, no nie, wszyscy, wszystkich, dalece wszyscy, wszystkich nie znają. Zdarzają się tacy użytkownicy, którzy, oni istnieją dwa lata na Wikipedii i ja, nie wiem. Zależy od... mi się, tak? Nawet nie, że należy, tylko ja się, moje drogi nigdy się z nim nie zetknęły. E, bo jeżeli, dajmy na to, ja siedzę w hasłach okrętowych, a on edytuje grzyby, to merytorycznie nigdy się nie przetniemy. A jeżeli on na przykład nie uczestniczy w jakichś dyskusjach, żebym ja miał, zapamiętał jego nikt, no to jest problem, hej, na podstawie czego mam wybrać? I później ludzie zadają pytania, na przykład. Bierze się na przykład jakąś ostatnią sytuację, która była kontrowersyjna, i, i zadaje pytanie danemu człowiekowi: Hej, jaką byś podjął decyzję w takiej sytuacji? Czasem jest to marsz zdrowia, że tak powiem, i liczba pytań przekracza 30-40. To trwa dwa tygodnie i człowiek jest cały czas w stresie. Czasem jest to po angielsku to jest landslide, czyli lawina po prostu. Pierwszego dnia człowiek jest na tyle znany, że dostaje, nie wiem, 40 głosów na tak, 0 głosów na nie, i raczej wiadomo, że on, że on przejdzie. Więc to jest bardzo różne. Można też startować kilka razy. Z tego co pamiętam, najbardziej wytrwali ludzie chyba za czwartym razem się dostali, tylko że to była, zachodziła dość duża zmiana w danym człowieku. To było, nie wiem, na przestrzeni kilku lat. To był, nie wiem, licealista, który później poszedł na studia, dość mocno zmienił swoje postępowanie i spoważniał. W... Tak, spoważniał i w końcu dostał te uprawnienia. Nie ma limitów jakichś wiekowych, więc z tego co pamiętam, najmłodszy administrator, miał chyba 14 lat, coś takiego, najstarszy chyba jest grubo po 80. Ta... Nikt chyba nie pyta o wiek. Nie. Są różne podejście, które jest na, na Wikipedii: jest takie, że mówimy na ty. I to bardzo drażni starszych użytkowników. Natomiast na Wikipedii nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. To może być nastolatek, to może być emeryt. Profesor osa... albo wandal. Tak. I nigdy nie wiadomo, i, i to nie jest w ogóle temat. Jakby nie, nie, nie trzeba pokazać legitymacji ukończenia szkoły podstawowej, żeby edytować. Twoje edycje świadczą o tobie. Co moim zdaniem jest bardzo dobre, bo można zbudować po prostu swój wizerunek. Nic się za tobą nie ciągnie. Jeżeli chcesz zbudować swojego, jakby startujesz od zera, dokładnie tak jak każdy z nas startował i nie, nie musisz. Nie musisz nic tłumaczyć, że nie wiem, czy pochodzisz z biednej, czy z bogatej rodziny. Nikogo to nie interesuje. Masz po prostu robić dobre edycje i jak będziesz robił dobre edycje, czy będziesz robiła dobre edycje, to jest. Nie interesuje nas, czy jesteś mężczyzną, kobietą. Jak robisz dobre edycje, to jest spoko, a jak robisz złe edycje, to, to wylecisz. Czyli bardziej merytokracja niż demokracja. W tym momencie chyba tak. już. Tak, <laughs> Dobrze, to... ale tak mhm. chciałem jeszcze, bo wyszliśmy z tej historii, rozumiem, tak. i mówimy o tym, jak w tej chwili się wybiera administratorów. Tak. Jest ich około, jak patrzyłem wczoraj czy przedwczoraj 94 Co w, po w po polskiej procesie. Wikipedii. Mhm. I każdy może aplikować, ale uprawnienia są zabierane, jeśli ktoś jest nieaktywny przez tak. jakiś czas, prawda? Tak. Um, swego czasu, właśnie, jak nadawano uprawnienia, no to nadawano um, do żywotnia. I pamiętam, jak robiłem prezentację w 2010 czy 2012, że ludzie narzekają, że mamy dużo administratorów, a tak naprawdę ich nie ma. Gdzieś tak w okolicach 2012-2014 powstała taka przegłosowana wtedy decyzja, że w takich ważnych dla projektu sytuacjach są głosowania. I tu było głosowanie na przykład, czy chcemy mieć regulamin odbierania uprawnień administratora, który zakładał, że nie pamiętam, czy jedną, czy pięć, ale takich edycji administratorskich w ciągu roku trzeba zrobić. Czyli na przykład usunąć coś, albo zablokować kogoś, albo przywrócić poprzednią wersję. Jakąś, jakby trzeba udowodnić, Korzystać że... z, z uprawnień administratorskich. Tak. I liczba kont administratorów, z uprawnieniami administratora spadła ze 160 w okolice 100. I. W tych okolicach 100, ona się tak było, kiedyś pamiętam, że było 102, teraz jest 92, więc trochę ludzi odeszło. I jest faktycznie tak, że brakuje nowych kandydatów na administratorów. Różne fale użytkowników przychodziły na Wikipedię, szczególnie ja przyszedłem na przykład w 2006 roku. I w tych okolicach bardzo wielu weteranów, właśnie z 2006-2007 roku zostało. Nie wiem, nie wiem, czym ci ludzie różnili się od, od innych, natomiast bardzo wielu administratorów rejestrowali konto właśnie w 2006 roku. Później była fala, chyba w 2010 i chyba w 2015. Tak, tak przychodzą jakieś takie. Tak jak są wyżej niże demograficzne, tak, tak też są wyżej niże właśnie w tych kontach. Jest tak, że to nie jest prosta sprawa, zostać administratorem, natomiast to nie jest coś takiego, że nie wiem, wygraliście maraton na Olimpiadzie czy, czy coś w tym stylu. To, to się dzieje, natomiast trzeba jednak być osobą odpowiedzialną, bo, bo macie dostęp do, do usuwania haseł. Nawet jak ktoś. Słynna jest, jest ten, że ktoś skasował stronę główną Wikipedii. Administrator, tak? Jakaś. Administrator, bo ktoś mu wkręcił, że nie da się usunąć strony głównej, więc on kliknął usunął i usunął. Nie, na kilka minut za, zaraz to przywrócono, ale, ale to było właśnie, już teraz nawet w żartach nikt nie mówi, że, że nie można, bo, bo ktoś może kliknąć. Jakby jest bardzo duża odpowiedzialność za to. Proces demokratyczny ma ten problem, że jak jest sytuacja kryzysowa, na przykład katastrofa w Smoleńsku, to demokracją się nie załatwi, czy piszemy to, czy nie. Albo ja pamiętam do dziś, jak właśnie w sobotę rano e, dostałem właśnie informację o tym. Ja się obudziłem, i pamiętam, że spędziłem wtedy jakieś 12 godzin noc, tam decydując hasła. I to był moment, w którym chyba większość, jakby nigdy tak wielu administratorów jednego dnia nie edytowało, bo oni naprawdę się poczuwali. Bo ja pamiętam, że to było, um, jak Polska Agencja Prasowa um, opublikowała listę ofiar i ja, ja przygotowywałem właśnie tabelkę z całą tą listą ofiar, to ja miałem świadomość, że na moje hasło to już naprawdę będzie patrzeć tyle osób, że, że aż to jest niewiarygodne, więc. Um, bo samo imię i nazwisko, czasem po prostu ludzie, hej, ale ale kto to był, więc trzeba było kliknąć, a, a i tam całe życie oraz tej osoby był, e, był widoczny, więc ja tam nie wiem, po trzy przypisy do każdego wpisu i ręce trochę mi się trzęsły, bo miałem świadomość, że tak jak zwykle o jakimś tam okręcie do bardzo mało osób czyta, to tam to hasło na pewno będzie czytane. Zresztą można te statystyki sobie zobaczyć wstecz, prawda? Na stronie historia i autorzy, tak. i tam jest link do statystyk, tak. i tam można sobie zakres dat wpisać i zobaczyć, jak to wyglądało. Tak, i bardzo czasem jest widoczne zainteresowanie danym tematem. Jeżeli wpiszecie na przykład Elżbieta drugą, która dla mnie zaskakujące było, ona zawsze była bardzo popularnym hasłem. Nie rozumiem czasem jakichś takich decyzji. Hej, czemu lud... Elżbieta druga jest hasłem w top 10 co miesiąc, czy nie wiem, w top 20 co miesiąc. No ja rozumiem, no ona jakby jest popularna, ale bądźmy szczerzy, naprawdę tyle osób w Polsce czyta o Elżbiecie II. Jakby nigdy, nigdy nie potrafiłem tego zrozumieć, że ona rok w rok jest w top 50 najbardziej popularnych i czytanych haseł. Ale jak, jak spojrzycie, właśnie na, wejdziecie na stronę Elżbiety, i później u góry będzie historia, wchodzicie na historię i tam jest statystyki oglądalności w nie wiem, ostatnich 90 dni albo więcej to zobaczycie skok, skok, ale bardzo często jest na przykład. W jakimś teleturnieju zapytano o małego, mało znanego grzyba, który powiedzmy, zwykle dzień w dzień ma po 10 odwiedzin czy po 3 odwiedziny, i nagle jednego dnia jest 2000, bo po prostu użyto tej nazwy. Albo ostatnio była, ostatnio była sytuacja taka, w której jest hasło oksymoron, i wprowadzono tam do środka wprowadzono nazwę Polski Ład. Już niezależnie od tego, jakby od poglądów politycznych, i tak dalej, językowo to nie jest, z tego co rozumiem, to nie jest oksymoron. I najpierw administratorzy się zorientowali, że jest taka sytuacja, więc, e, więc oni tam chodzili i starali się trochę zadbać o, o to hasło. Po czym po dwóch dniach popularny profil na polskim Facebooku, czyli Make Life Harder, napisał o tym, i tak jak zwykle, hasło Oksymoron ma chyba 200 czy 300 wejść dziennie, bo tam wiadomo, uczniowie czy ktoś za, zawsze patrzy. To, jak to opublikowało w Haderder, to skoczyło do 3000 w, w ciągu jednego dnia. I w tym momencie zwykle administratorzy, tak trochę się przyglądają tym hasłom, czy, czy też, czy one dobrze wyglądają? To jeszcze, tak, przeskoczymy z tą historią, bo tak jak mówiłeś, na początku powstała tylko funkcja chyba administratora, ale potem tak. powstały kolejne funkcje. Tak. I co mamy dzisiaj? Bo w 2008 roku bodajże Powstały wersje przejrzane, czyli do 2008 roku każdy, kto wyedytował hasło, to od razu było widoczne to, ta jego edycja, i dopiero administrator, jak się zorientował, że tam jednak to jest nie, te, nie w porządku, no to dopiero mhm. po kilkunastu minutach albo nawet po kilku dniach mogło się pojawić, jak hasło jest mniej znane jakieś, to mógł przeoczyć po prostu i dopiero po jakimś czasie ten wandalizm mógł być usunięty. Natomiast w 2008 roku jest coś takiego jak wersje przejrzane, czyli każdy, Hasło, które jest edytowane przez użytkownika, który nie ma odpowiednich uprawnień, trafia jest już widoczne, ale nie na, na pierwszy rzut oka. Tylko jest na pierwszy rzut oka widać to samo hasło, które było, z informacją, że jest jedna wersja, która oczekuje na przejrzenie. I dopiero jak ktoś, kto ma uprawnienia, wejdzie i zobaczy, że to nie jest wandalizm, no to może to kliknąć i wtedy, wtedy to jest widoczne, prawda. Czyli powstała, powstała jeszcze dłuższa droga i też powstały dwie nowe funkcje bodajże, bo oprócz tego, że jest redaktor, czyli osoba, która automatycznie ma zatwierdzone te swoje edycje, bo już jest właśnie, ma ileś tam edycji, ileś czasu, i jest godna zaufania generalnie, to powstała jeszcze funkcja osób, które nie mają statusu redaktora, ale mają, yy, mają status yy, Autozatwierdzonych, auto tak? mhm. czyli jak gdyby taki, taki pośredni punkt, tak. że bo redaktor może też zatwierdzać inne hasła, tak. prawda? Natomiast każdy, kto kto ma ten niższy status, to może jak gdyby swoje edycje od razu też zobaczyć mhm. na głównej stronie, tak, yes. hasła. Mitycznym powodem, dla którego wprowadzono wersje przejrzane na polskiej Wikipedii, jest to, że ktoś kiedyś o trzeciej rano w hasle Barack Obama napisał, że to jest czarnoch. I tę edycję wycofano o jakieś 3.30 w nocy, czyli tak naprawdę bardzo mało osób miało w ogóle szansę, żeby to zobaczyć. Ale kolejnego dnia ta informacja pokazała się na gazecie.pl, że polska Wikipedia uznaje Obamę za Czarnucha, czy coś w tym stylu. Takie... Czyli należy się domyślać, że to dziennikarz z tej gazety zrobił po to, żeby nie. zrobić screena i żeby szybko może to wykorzystać. Była, może była sytuacja, w której szukał tematu o trzeciej rano i po prostu zobaczył, że jest coś takiego. Nie, nie. Ale... Albo na przykład jakiś administrator to wycofał, po czym pochwalił się swojemu znajomemu i ten użył tego jako tematu. Nie chcę, nie chcę tego roztrząsać, to jest takie dość mityczne. jakby Byłem w tamtych czasach, edytowałem na Wikipedii. Pamiętam właśnie, to, to był jeden z powodów, bo to mocno, to po pierwsze atakowało w markę Wikipedii, po drugie to było takim jasnym przykładem, że mamy ten. To może czy to jest problem, ale no trafia bezpośrednio do, do użytkowników taka wersja e, i jak z tym dalej postępować? Fundacja, czyli instytucja, która dba o techniczną stronę e, Wikipedii, o, o samą pla platformę, o nie wiem, zatrudnia programistów i tak dalej, żeby dbali o, o, lepsze, o lepsze działanie samej platformy, czyli Wikimedia Foundation, e, tak? Miała wtedy pracowała wtedy właśnie na taką funkcjonalnością, jak wersje przejrzane, więc nie tylko to wprowadzono na polskiej Wikipedii, ale też pamiętam na, na rosyjskiej i na którejś, z, nie wiem, chyba w angielskiej, czy rumuńskiej, jakby było kilka europejskich wersji, które, które to wprowadziły, chyba też niemiecka, i o co chodzi? Jeżeli jest osoba niezarejestrowana, to właśnie ona wprowadza zmianę, i ktoś inny musi to mówiąc. O, ktoś to musi klepnąć. Niezależnie od tego, czy to jest no, cała nowa sekcja tego hasła, albo tak. że to nowe hasło jest w ogóle, czy tak. nowe hasło też jest widoczne, czy nie? Nie pamiętam samej konstrukcji technicznej, czy wszystkie nowe. Wydaje mi się, że. Bo jest tak, że jak jest nowe hasło, to jego które, któraś wersja musi być za, zatwierdzona, żeby uruchomić wersję przejrzane na tym na tym Te pierwsze wersje to... się pojawiają od razu. Tak, pierwsza wersja, jeżeli ktoś wejdzie i od samego początku napisze, to prawdopodobnie to jest widoczne dla... dla no dobrze, Ale przecież... czy, niezależnie od tego, czy to jest przecinek, czy nowa sekcja w tak. haśle już istniejącym, to taki człowiek, który nie ma tych uprawnień tak. redaktorskich, albo tych do samozatwierdzenia, mhm. to y, ta wersja trafi do wersji nieprzejrzanych właśnie, tak? Tak, tak. i w zależności od tego, kto, kto na przykład obserwuje to hasło, albo kto jest kto obecnie jest na ostatnich zmianach, czyli takiej stronie, która pokazuje ostatnie edycje na, na Wikipedii. To... A to właśnie powiedzmy o tej, hmm. o tej stronie, bo to jest takie fajne miejsce, gdzie można obserwować, jak Wikipedia żyje. Tak. Czyli jeśli wejdziemy na główną stronę, to po lewej stronie możemy rozwinąć sobie menu, albo jest rozwinięte, hmm. bo to ona się w tej chwili, w chwili zmienia. Której, tak. I tam są tak zwane, taki napis jest ostatnie zmiany. Jeśli tak. się w to kliknie, no to zobaczymy, jakie w ostatnich sekundach, w ostatnich minutach. Zostały wykonane zmiany w Wikipedii. To bardzo ciekawie, też poglądowo, sobie zobaczyć, jak to działa po prostu. Tak, to um, w ciągu dnia to zobaczymy raczej ostatnie dwie minuty, czy może minutę, czy 30 sekund, bo tych edycji jest dużo. Jeżeli wejdziemy właśnie o jakiejś drugiej w nocy, no to może zobaczymy, nie wiem, ostatnie 15 minut no bo bądźmy szczerzy, jakby liczba ludzi, którzy edytują drugiej w nocy polską Wikipedię. Jest niska, ale nie zerowa, bo pamiętajmy, że jednak polską Wikipedię nie edytują tylko ludzie, którzy są w Polsce, ale też, nie wiem, jak ja byłem na delegacjach w jakichś Chinach czy w Kanadzie, to też edytowałem polską Wikipedię. Więc są te ostatnie zmiany, i tam po prostu jest log minuta po minucie ułożone odpowiednio, zgodnie z czasem, wszystkie te zmiany. Można jeszcze sobie włączyć live view, czyli taki, że na żywo widać, że o, teraz zmiana nastąpiła, no to ona się pojawia tam na tej tak. stronie. Słyszałem też o stronach, które układają muzykę pod, pod jakby edycję, i tylko, że to się lepiej sprawdza na angielskiej Wikipedii, bo tam jest więcej edycji, więc ta muzyka może być, mieć więcej tonów, albo się bierze z wszystkich Wikipedii i, i ta muzyczka e, gra w miarę właśnie jak, e, jak jaka jest liczba edycji, czy, czy coś takiego. Więc ostatnie zmiany, wszystkie zmiany na Wikipedii są widoczne, powinny być widoczne w historii. Jeżeli nie są widoczne, to są ukryte z powodów np. prawnych, czyli ktoś opublikował swoje dane adresowe a nie powinno się, bo nigdy nie, nie mamy pewności, czy to dana, dana osoba opublikowała, czy ktoś chce jej zrobić krzywdę i na przykład adresem jakiejś biednej dziewczyny, rozrzuca go po internecie, żeby, żeby jej utrudnić życie. Tak jak administratorów jest 100, tak chyba mamy trzech. Na całą polską Wikipedię jest trzech rewizorów, i z tego co pamiętam, każdy z nich jest prawnikiem. Tak, w życiu prywatnym jest, jest prawnikiem i ci rewizorzy mają prawo do ukrywania poszczególnych edycji. To są ludzie, którzy są znani z imienia i z nazwiska fundacji, musieli podpisać odpowiednie papiery, są, są prawnie zobowiązani do, do przestrzegania tego i to już jest takie dbanie właśnie o, o dane osobowe i o te. Jest. To już jest kwestia taka prawna, że Czyli administratorzy nie mają tych uprawnień. To nie. znaczy, nie mogą spowodować, żeby czyjaś edycja była niewidoczna. <grym> to już trochę roztrząsamy. Mogą spowodować, żeby była niewidoczna dla zwykłego użytkownika, ale nie mogą spowodować, żeby była niewidoczna dla innego administratora, bo każdy inny, oni mogą skasować daną edycję, natomiast każdy inny administrator może to przywrócić. No, żeby ją przywrócić, to musi widzieć ją. Tak, więc ją widzi. W jakich sytuacjach to się robi? Naruszenia praw autorskich. Ktoś wszedł na inną stronę, skopiował całe, po prostu nie wiem, wszedł na stronę jakiegoś żużlowca, przekopiował całe jego życiorys, po czym wrzucił na, na Wikipedię. To jest naruszenie praw autorskich i nie można tego zostawić w historii edycji, no bo każdy mógłby przywrócić tamtą wersję i. Ona jest poza tym opublikowana, bo można też linkować do tej wersji, tak. która była tak. wtedy opublikowana. Więc e, to się robi bardzo rzadko, nie wiem, raz na miesiąc czy coś takiego, natomiast to się robi właśnie z powodów prawnych. Żeby nie było widać właśnie naruszeń praw autorskich. Jakby na Wikipedii pewne rzeczy możemy wierzyć, że użytkownik się zmieni, że. Zablokujemy go, bo zaczynał e, przeklinać czy coś takiego, ale, ale jakby jest ta wiara, że może się zmienić coś takiego. Ale są pewne rzeczy, jakby błe, e, grzechy już takie śmiertelne. Naruszenie praw autorskich powoduje, że przestajemy się z tobą bawić, bo Wikipedia naprawdę jest miejscem, które dba o prawa autorskie. Nie dostaniesz uprawnień administratora, jeżeli nie znasz się na prawach autorskich. Taki zupełnie, chociaż trochę, ale trzeba się znać, co można, czego nie można. Wolne licencje, ekosystem w ogóle licencji, to jest, to musisz się na tym znać, bo na Wikipedii zwracamy pod, do tego uwagę. Czy można przepisać wszystko z książki? A jeżeli nie, to w, w jaki sposób? To jest, to trzeba znać. Jeżeli prawa autorskie się na, narusza, właśnie nie wiem, przepisałem z książki stronę i wrzuciłem to na Wikipedię, żaden administrator po tobie nie zapłacze. To nawet nie, nie jest, że my bronimy renomy, ale to jest przestrzeganie prawa, bo z Wikipedii każdy korzysta i e, nie może być takiej sytuacji, w której e, ktoś ukradł dany. Daną treść. Jasne, można czasem ktoś, ktoś może zarzucić, hej, ale tam na tej pojedynczej stronie jest taki problem. Okej, okay, ale my to jeżeli wiemy o tym, to my działamy. To jest coś takiego, co tego się nie wybacza. Okay. No, tu jest dosyć prosty sposób na, jak gdyby, no nie powiem ominięcie, ale, ale takie wykorzystanie, bo jak jest biogram, no to można go wykorzystać, tylko trzeba go napisać własnymi słowami, a nie skopiować, albo nawet dodając jakieś in informacje, no bo jak wiemy, przepisywanie jednego dzieła to jest plagiat, natomiast mhm. jeśli przepisujemy nie z trzech, trzech źródeł, kopiła. no to już jest praca naukowa, prawda? Tak, a czasem jest... Czasem jest problem na dodać coś więcej, bo na przykład jakiś książę się urodził, żył sobie przez 15 lat i umarł. I mamy datę urodzenia, datę śmierci i to, że sobie żył. No i trochę ciężko jest to, to zmieniać, ale zazwyczaj uszerzenia praw autorskich są w, w sytuacjach takich ewidentnych ktoś po prostu przepisał stronę. Wracając jeszcze do redaktorów. Każda strona na polskiej Wikipedii została oznaczona, że powiedzmy ta wersja jest dobra i teraz przychodzi nie, nie redaktor, edytuje hasło, więc redaktor musi to zatwierdzić. Kim są redaktorzy? Redaktor albo administrator, albo rewizor. Tak, tak, tak. tak. Bo jakby wszyscy administratorzy mają uprawnienia redaktora, wszyscy rewizorzy mają uprawnienia administratora, więc to jest takie. Hierarchiczne. Nie, nie jest konieczne, natomiast żeby zostać administratorem, trzeba mieć już dość dużo edycji, więc na przykład ma się już na pewno uprawnienia redaktora. Żeby zostać rewizorem, no to już trzeba być. Jest tak tak zaufana, to musi być tak zaufana osoba, że ona na pewno ma uprawnienia redaktora, bo trzeba było je tam mieć. Są jeszcze takie techniczne uprawnienia, tam biurokraty i check usera. Biurokrata to jest osoba, która może nadawać uprawnienia administratora. Ale to jest, nie wiem, dwóch czy trzech, no bądźmy szczerzy, tych nowych administratorów, to, to nie jest tak, że, nie wiem dwóch czy trzech, obecnie chyba na rok, czy jakby do pięciu na rok jest, więc to, to nie jest tak, że tych ci biurokraci codziennie tam e, przewalają jakieś sedycje, więc to są... Nie mają dużo pracy, więc może, może tak, gdyby ktoś miał ochotę, to tak. zachęcamy do tego, żeby zostać administratorem, tak. bo brakuje administratorów w polskiej Wikipedii. Zawsze jest ten problem, że zawsze było, dobrze by było mieć lepiej. Plus ludzie się wypalają. Nie wiem, dość dużą bazą użytkowników Wikipedii, edytorów Wikipedii są studenci. Studenci kończą studia, idą do pracy, wychodzą za mąż, żenią się, mają dzieci i nagle już nie ma tyle czasu na Wikipedię. Więc jak najbardziej zachęcam, bo uważam, że. To jest. Bardzo lubię, zejdę na chwilę, ale bardzo lubię jak ktoś mówi, że jest mafia, administracja i oni wszystko ze sobą ustalają i tak dalej. Uwielbiam te, te legendy, bo wyobraźcie sobie grupę 100 ludzi z całej Polski, którzy nie są ze sobą związani w żaden inny sposób poza tym, że używają jednego serwisu internetowego. Czyli oni prezentują naprawdę szerokie, pod względem wieku, pod względem e, opinii politycznych, społecznych, wiary, jest, jest, e, jest szeroka, nie wiem, od katolików przez prawosławie jakichś protestantów i, i ateistów. Więc wyobraźcie sobie tak zróżnicowaną grupę stu osób. I oni się wszystkie dogadują i e, prezentują jedną opinię, i, i my wszyscy Cię, drogi użytkowniku, dręczymy, i to jest nasza złośliwość. No ludzie, to. Nikt, nikt, osoba, która ma jakieś takie poglądy, nigdy nie organizowała, nie wiem, dziesięcioosobowego wyjazdu do drugiego miasta, bo wtedy by się nauczyła, że ciężko jest się dograć do, co do godziny wyjazdu, a co dopiero jakichś e, pozycji e, politycznych, czy czegoś takiego. Więc e, to, co nas łączy, to zasady Wikipedii, kwestia praw autorskich, natomiast znaczna większość nas dzieli, czy danego użytkownika zablokować, czy nie. Czy dane hasło powinno istnieć, czy nie. Wystarczy prześledzić takie edycji i zobaczyć, kto ma uprawnienia administratora, i widać, że jakby to nie jest tak, że wszyscy administratorzy wypowiadają się w jednym kierunku, więc. Uwielbiam plotki o mafii adminskiej, która działa i tam nie, nie doprowadza do e, zabrania e, ujawniania prawdy na polskiej Wikipedii. No tak, to takie mity są dosyć rozpowszechnione, no bo tak e, teorie spiskowe jakoś no, łatwo się wierzy często. Tak. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tych redaktorów. Uprawnienia redaktora można a. dostać z automatu za chyba 500 edycji, co jest... Dla takiego człowieka z ulicy jest problematyczne, to jest 500 jakichkolwiek edycji, czyli to może być dodanie kropeczki, to może być dodanie nowego hasła, obojętnie, ile razy kliknęliście klawisz zapisz. Ale mogą być wycofane, czy, czy to są? Chyba wszystkie... nawet mogą być też wycofane, bo to się liczy po prostu liczbowo, bo jakiś próg chciano ustalić, żeby to było z automatu, jeżeli ten użytkownik nie jest zablokowany, i osiągnął 500 edycji, to to jest jakaś taka wstępna weryfikacja, że coś trzeba było ustalić. I to było też z myślą na przykład o wracających użytkownikach. Czyli 10 lat temu ktoś założył konto, zrobił 400 edycji, i teraz wraca, i, i no raczej powinniśmy mu wierzyć, że jakby ustalono w, w dyskusji, że, że to jest założenie. Natomiast. Administratorzy, bo administratorzy mogą nadawać uprawnienia redaktora od, od ręki. Jeżeli nie są w, w, w trybie automatycznym, to ja po prostu mogę wejść na do, stronę danego użytkownika, i nadać mu uprawnienia redaktora. I jeżeli macie, nie wiem, jakieś 200 edycji, bo ja muszę zobaczyć, że, że ty chociaż znasz chociaż trochę Wikipedię i tego nie psujesz, bo ja ci daję ja ci daję jakby tą. Ty możesz zatwierdzać swoje edycje, i możesz zatwierdzać też edycje innych ludzi. Więc, więc już, już, już pokazujemy, że ci wierzymy i nie, raczej nie będziemy cię kontrolować. To jakieś 200 edycji, 250, 300, coś takiego e, to jest realizowane. I to jest. Jak ktoś jest, powiedzmy tak, ja mam świadomość, że jestem całkowicie przegiętym użytkownikiem, więc dla mnie to jest pół godziny. Ale ym, ja robię, na przykład, nie wiem, dodaję kategorie, czy coś takiego. Więc te, to, to, nie, je, dalece to nie jest normalne. Dla takiego użytkownika, który a sobie trochę tu poedytuje, tu poedytuje, to może nie miesiąc, coś takiego. Więc to nie jest lata pracy, ale trochę wysiłku trzeba włożyć, żeby, e, żeby to poprawiać. Typowa rzecz, jak to można e, nabić, e, powiedzmy. Liczbę wystąpień słowa, który przez U otwarte, jeżeli się wpisze, to raczej powinno być e, poprawione, bo ludzie na, na to akurat łapią. Ale jeżeli wpiszecie w wyszukiwarce jakiś popularny błąd ortograficzny, to może ktoś tego nie znalazł. Nie mówię tu o chorzów przez samocha, ale no może coś, e, może coś znajdziecie, tak? bo na przykład. Jest osoba, która się specjalizuje w poprawianiu ortografii, ale ona sprawdzała tą, tą kombinację tego błędu ortograficznego tydzień temu, i w ciągu ostatniego tygodnia przyszły nowe błędy. Więc jak najbardziej w taki sposób po prostu można poprawić ilość błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych. Wchodzicie po prostu na jakieś hasło, czytacie i, o, ale tu powinien być przecinek, tu powinna być kropka, czy coś takiego, i to są proste edycje, które każdy. Świadomy użytkownik języka polskiego może to zrobić, a, a zdarzają się po prostu, że to trzeba poprawić na Wikipedii. Więc robicie ileś tam edycji. Po pierwsze, pokazaliście, że, że chcecie, po drugie, widać, że robicie sensowne edycje. Ja wam daję uprawnienia redaktora i od tego momentu wy akceptujecie, automatycznie są wasze akceptowane i akceptowane są też, możecie chodzić i po prostu oznaczać inne edycje. E te uprawnienia automatyczne. E e Uprawnienia, jest sytuacja taka. jeżeli Poniżej redaktora, jak gdyby, tak? To znaczy, zanim się zostanie to jest, redaktor To jest takie specyficzne uprawnienie, czyli jak poprzednia wersja była zaakceptowana przez redaktora, to Twoja edycja jest też automatycznie akceptowana. I brzmi to dziwnie, ale to uprawnienie zwykle nadaje się na przykład e, użytkownikom innych Wikipedii którzy tam na przykład są, nie wiem, na angielskiej albo na niemieckiej Wikipedii są administratorami, i oni przychodzą na polską Wikipedię, nie wiem, dodać zdjęcie. Oni znają, jakby nie znają języka polskiego, natomiast znają zasady, w jaki sposób się konstruuje zdjęcia, czy coś takiego, i po prostu przychodzą na polską Wikipedię, dodać zdjęcie. I widać, że, nie wiem, wchodzę na, na edycję tego człowieka, i on od dwóch lat jedyne co robi na polskiej Wikipedii, to jak jest, są piłkarze, i on dodaje zdjęcie piłkarza na angielskiej Wikipedii, to jednocześnie przechodzi na polską Wikipedię i dodaje to zdjęcie. Więc ja przeglądam ile się go się edycji i widzę, okej, okay, ten człowiek wie co robi, ale z drugiej strony on nie zna języka polskiego. Ale oznaczanie jego edycji jest takie, no po co mam, jakby ostatnie jego 100 edycji jest sensownych. I widać, że to jest jedyna rzecz, którą on robi na polskiej Wikipedii, więc daje mu się te uprawnienia automatycznie zatwierdzonego, że jeżeli poprzednia wersja była ok, a on po prostu przyszedł i dodał to zdjęcie, to to jest automatycznie zatwierdzane. Ale on nie ma uprawnień, żeby edycje innych użytkowników to zatwierdzać. Więc taki ogólny podział jest powiedzmy na redaktorów i nieredaktorów, a ci automatycznie zatwierdzani to już jest taka. Pula na boku, właśnie ludzi, którzy robią jakieś takie techniczne edycje. Redaktorów, z tego co patrzyłem, jest chyba 1400 mniej więcej. Administratorów, tak jak mówiliśmy, niecała setka, A rewizorów trzech. trzech. To gdzie jest redaktor naczelny? Tak, jak słyszę, e, że ja bym chciał porozmawiać z redaktorem naczelnym Wikipedii, to dla mnie to jest, ja bym chciał porozmawiać z menadżerem, tak jak w angielskim internecie jest ten mem, że... To to rząd, tak? tak, że jak słyszę już, że ja bym chciał porozmawiać z redaktorem naczelnym Wikipedii, to już wiem, że że tam nie chodzi o to, żeby okazać miłość i szacunek redaktorom, edytorom Wikipedii, tylko kogo tu mogę opierniczyć za to, że coś tam wpisano. Redaktora naczelnego oczywiście nie ma. Dyskusje pomiędzy różnymi użytkownikami na, różne, na różnych poziomach uprawnień, ale też wiedzy merytorycznej są różne. Ja do dziś pamiętam dawnego prezesa, który chyba jest doktorem, habilitowanym albo profesorem, nie pamiętam, ale już taki, że tak powiem, bardzo zaawansowany stopniem człowiek, który stopniem naukowym, który już pisał, jakby promował swoich tam magistrów i tak dalej, który przegrał dyskusję w dziedzinie chemii na argumenty. Z jakimś licealistą, ponieważ on akurat tego konkretnego działu chemii uczył się w latach 80., jak tam studiował. Natomiast od lat 80. do obecnych nastąpiła jakaś zmiana, czy tam w nomenklaturze, czy czymś takim, i nagle się okazało, że licealista wygrał z profesorem w dyskusji, bo po prostu pokazał, że w obecnych źródłach jest tak, a tamten człowiek pisał po prostu z, z pamięci, czy używał w dyskusji pamięci, więc do takich sytuacji też dochodzi i tu jest właśnie, po prostu pokazujemy, co, co jest w źródłach. Więc takie... W dodatku ten profesor dał się przekonać. Tak. I tu już jest, to jest taka różnica, dlaczego jest tak mało profesorów na, na Wikipedii, czy dlaczego tak mało naukowców edytuje na, na Wikipedię. Po pierwsze, Projekt, który poprzedzał Wikipedię, czyli chyba Citizendium, był, był projekt, który był pierwotnie stwierdzono, że encyklopedie będą właśnie tworzyć naukowcy? Nupedia? Tak, chyba, o tak, Nupedia. I oddano im, hej, drodzy doktorzy, profesorowie, tu jest cała... Pla Wtedy to było jakby, nie każdy miał serwer i tak dalej, więc oddanie takiej platformy to już było inwestycja finansowa. Hej, twórzcie hasła. I tam powstały chyba trzy hasła w ciągu roku, coś takiego. Więc stwierdzono, hej, no to ci profesorowie to generalnie są tacy zajęci ludzie. Więc może ktoś inny napisałby brudnopis tego hasła, a oni by to tylko zatwierdzali, że tak, to jest prawda. No i, i z tego powstała Wikipedia. Po prostu tych brudnopisów w pewnym momencie, jak odpalono ten serwis, to stwierdzono, że z tych brudnopisów jakby powstaje tak wiele, że już w ogóle nie ma szans, żeby doktorzy, to profesorowie to zatwierdzali, więc po prostu, no dobra, no to żyjemy na tych brudnopisach. <śmiech> <śmiech> Czyli Wikipedia jest takim brudnopisem ciągle? Tak. Zawsze jest szansa, żeby coś dodać. Wielokrotnie się zdarzało, że do moich haseł, które już uważałem, już uzyskały status medalowego, czyli Wikipedyści stwierdzili, że one już są tak skończone, przychodzili, nie wiem, po pięciu latach ludzie i dodawali nowe treści, bo pokazała się nowa książka, pokazała coś, coś z nowego, nie wiem. Okręt z II wojny światowej, który już się wydawał dobry, jest zatopiony, i generalnie wszystko już na nim opisano, ale w ciągu ostatniego roku znaleziono, gdzie został zatopiony, więc dodawano taką informację, gdzie on obecnie leży i tam w jakim stanie skadu, czy coś takiego, więc zawsze można coś takiego dodać do, do części haseł. Więc redaktora naczelnego nie znajdziemy. Odwoływać się możemy do administratorów i prosić o pomoc, ewentualnie jeśli ktoś nam, nie wiem, usuwa złośliwie te nasze edycje, a mamy jak gdyby pewność, że, że one są słuszne, no to możemy dochodzić jakoś poprzez właśnie administratorów, chyba, bo redaktorzy tutaj nie pomogą. To zależy, na czym polega problem, bo um, jeżeli ktoś. Przywraca wersję hasła, powiedzmy, wy wprowadzacie jakieś zmiany i ktoś wam to cofa, to może być tak, że, że redaktor też, też pomoże, bo, bo, bo się zna. Akurat nie wiem. Może jest tak, że wy chcecie dobrze, ale coś psujecie od strony technicznej. Nie zauważyliście, że wy wprowadzacie źródło, ale to rozbija hasło, które jest poniżej. Takie rzeczy też się zdarzają. Albo nie znacie praw autorskich, wzięliście książkę, kopiujecie słowo w słowo, albo nie podaliście źródła. Wpisujecie bardzo kontrowersyjną tezę, że ktoś był agentem UB, albo rozwiódł się cztery razy, albo nie wiem, zdradzał swoją żonę, i nie podajecie źródła. I wtedy A może. Zmieniasz datę urodzin też, o, bo, bo jest... przecież wiesz, kiedy się urodziłeś, masz w dowodzie. Tak. Ale niestety, no to nie jest źródło, prawda? To jest, to jest dużo takich, takich problemów. Ja sobie z tego zdaję sprawę i to jest temat na kolejne odcinki. Tak, oczywiście tak. dzisiaj i tak dużo czasu poświęciliśmy bardzo na tą hierarchię czy zarządzanie. Myślę, że ciekawie słuchaczom się słuchało tej, tej, tej naszej rozmowy. Ja dodam tylko, że w linkach do, od, znaczy w notatkach do odcinka w opisie będzie można znaleźć te linki do wszystkich redaktorów, na przykład, bo to jest zmienna lista, ona tam się stale zmienia. Do administratorów można będzie zobaczyć sobie link po prostu i zobaczyć, kto tam jest administratorem. Do ostatnich zmian też zrobię taki link, żeby łatwiej było po prostu trafić niekoniecznie samemu przez tą główną stronę. No i tutaj muzyki, o której mówiłeś, która jest w, w naszej sygnałówce zresztą, także jest, jest włączona, po prostu można tam polski, bułgarski włączyć różne języki i też różne przestrzenie, czyli Wikimedia Commons, albo Wikipedia, albo Wiki źródła i słyszeć, kiedy edycja jest wykonywana. W dodatku można od razu kliknąć w to, co się w ten dźwięk, który się pojawił, i przejść do tego. Hasła. Także na dzisiaj bardzo Ci dziękuję Piotrze, za poświęcony czas na te takie wyjaśnienia i rozważania na temat tego, czym jest Wikipedia tak naprawdę i, i kto nią rządzi, i gdzie ten redaktor naczelny. I mam nadzieję, że uda mi się kiedyś jeszcze Ciebie zaprosić do mikrofonu i porozmawiamy wtedy o kolejnych fascynujących rzeczach związanych z Wikipedią. Wikipedia to jest jedna z najbardziej trwałych rzeczy w moim życiu, ponieważ ja edytuję od 2006 roku. W międzyczasie cztery razy zmieniałem pracę, trzy razy zmieniałem miasta, w których mieszkałem, skończyłem studia jedne, drugie, a nadal, nadal na tej Wikipedii jestem, więc nie ukrywam, że to jest coś, co, e, co zamierzam robić, e, no może nie do końca życia, ale to jest coś, co, co mnie pasjonuje. Cieszę się, że nie masz syndromu wypalenia, tak jak niektórzy mają, prawda? Zdarzało się, ale to po prostu robiłem coś innego, albo na przykład szedłem na jakiś projekt przestrzany, wiki słownik, wiki cytaty. Nadal używałem mojej wiedzy technicznej, bo wiedziałem, jak coś robić, natomiast robiłem to w zupełnie innym pakiecie ludzi, skoncentrowany na, na robieniu czegoś innego. Więc są też, nie wiem, polecam, pójście na wiki źródła i poczytanie Sienkiewicza, czy jakichś innych autorów, którzy... Macie możliwość po prostu czytania za darmo książek z źródeł. No i przy okazji można tam też edytować, bo tak, można tak. ze skanu a zobaczyć, jest. że tam kropka jest w tym miejscu, a nie w tamtym na przykład, tak. a że tutaj jest o, a nie e tak i tam jest na przykład starodawny język polski jeszcze sprzed reform tam z 1930 któregoś więc Mary jest też w inny sposób pisane więc tam, tam pozycje są pisane właśnie tak jak były pisane w języku polskim sprzed reformy Piotr Gackowski PMG na wikipedii dziękuję dziękuję bardzo To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat? Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski.wikiradio.org lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia!